Cześć kochani, dziś gramatyka. Ostatnio mówiliśmy o zerowym i pierwszym trybie warunkowym. Dziś pora na drugi. Kiedy go używamy? Używamy go gdybając sobie. Na przykład, gdybym miała więcej pieniędzy, kupiłabym sobie Audi R8. Check this out! Czyli wszelkie takie rzeczy dotyczące teraźniejszości lub przyszłości, o których wiemy, że się nie wydarzą, ponieważ ten warunek nie został spełniony. Używamy tego trybu również w momencie, kiedy mówimy o tym, co byśmy zrobili, będąc na czyimś miejscu. Na przykład, gdybym była tobą, to nie kupiłabym tej sukienki, bo wyglądasz w niej okropnie. I tak dalej, i tak dalej. Jak teraz ten tryb warunkowy, jak zdania w tym trybie warunkowym są zbudowane? Mamy w nich spójnik if. If tutaj oznacza gdyby. W poprzednich dwóch trybach, o których mówiliśmy, czyli zerowym i pierwszym, oznaczał jeżeli. Tutaj oznacza gdyby. I jest to istotne. Poza tym spójnikiem if mamy oczywiście zdanie podrzędne i zdanie nadrzędne. W zdaniu nadrzędnym zamiast czasu future simple, które mieliśmy poprzednio, czyli zamiast tego will, mamy would. Natomiast w zdaniu podrzędnym używamy czasu past simple. I nasze zdanie może wyglądać tak. If I had bigger boobs, I could be a topless model. Czyli, tak jak widzicie, mówimy o czymś, co raczej nie wydarzy się w przyszłości. Tak więc, jeżeli chodzi o tryb warunkowy typu drugiego, wiecie już, o co chodzi. Znacie jego zastosowanie, wiecie, jak się go stosuje. Jeżeli istotną rzeczą jest jeszcze to, że jeżeli mówimy, że będąc na czyimś miejscu coś byśmy zrobili, możemy przy wszystkich osobach używać formy czasownika to be w czasie przeszłym, formy were. Zamiast mówić if I was you, I wouldn't buy that dress, można, a nawet bardziej wskazane jest, żeby powiedzieć if I were you, I wouldn't buy that dress. I tej formy were możemy używać przy wszystkich osobach, w tym właśnie trybie warunkowym. Nawet jest to, tak jak powiedziałam, bardziej wskazane. If I were you, I would do this. Albo if I were you, I wouldn't do this. Jeżeli chodzi o ten tryb warunkowy, to jest wszystko. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Ćwiczeń na blogu tym razem nie będzie. Pojawią się one, kiedy będziemy mówić o trzecim trybie warunkowym i trybach mieszanych. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki!